Cześć! Miło nam Was widzieć w kolejnym odcinku naszych opowieści do poduszki. Przy naszym poprzednim spotkaniu poznaliśmy historię planeswalkerki Gorgony, Wraski. Dziś chcieliśmy Wam przedstawić inny czarny charakter, który pokazuje zupełnie inną stronę tego elitarnego grona, a mowa o Tibalcie. Zanim jednak zagłębimy się w opowieść, pamiętajcie, żeby zostawić nam suba i łapkę w górę. Dajcie też znać, jak Wam się podoba ta seria. Wracając jednak do samej karty, czerwony diabelski planeswalker pojawił się do tej pory tylko raz, w trzeciej odsłonie gotyckiego bloku Innistradu, Avacyn Restored. Ale za to w dwóch wariantach, bo przy okazji został wydany specjalny set, Sorin vs. Tibalt. Karta, mimo ciekawej umiejętności i taniego kosztu, nie zobaczyła zbyt wiele gry i okazała się po prostu mierna. Myślę wręcz, że Tibalt zajmuje jedno z czołowych miejsc na liście najbardziej bezużytecznych planeswalkerów. A szkoda, bo sam pomysł i flavor Diablo mi się podoba. Fani tej postaci widać również dostrzegli jej potencjał i przygotowali kilkanaście alternatywnych wersji tego planeswalkera. Takie jak Tibalt the Playable, the Painmat czy też Wicked. Część z nich, mam wrażenie, jest lepsza od oryginału. Dawno temu, za górami, za lasami, w odległym multiversum na planie zwanym Innistrad, pełnym wampirów, wilkołaków i aniołów, żył sobie młody student nekromacji imieniem Tibalt. Nasz bohater, mieszkaniec Nefali, uczył się u jednego z magów zwanych Skaberena, którzy byli takimi trochę doktorami Frankenstein, których eksperymenty możemy podziwiać na sporej ilości kart. Przyszły planeswalker nie należał do specjalnie cierpliwych, a jak się szybko okazało, brakowało mu również umiejętności, by rozwinąć w sobie to szlachetne rzemiosło. Gromadził w sobie natomiast frustrację i nienawiść, która szybko znalazła ujście. Skoro praca z martwymi mu nie szła, skierował swoje zainteresowania na żywych. Zaczął od szczurów, testując ich wytrzymałość na ból. Jednak to szybko przestało być wystarczające. Potem przeszedł do eksperymentów na ludziach, co przyciągnęło uwagę diabłów, które zaczęły mieć na niego coraz większy wpływ, pomagając mu rozwinąć swoją pasję, jaką było zadawanie bólu. Oczywiście na Innistradzie nic nie dzieje się niezauważone i Inkwizycja szybko zainteresowała się naszym bohaterem. W trakcie próby aresztowania Tibalt rzucił potężne zaklęcie, wspierając się mocą diabłów i całą gromadzoną w sobie nienawiścią i frustracją. W efekcie jego esencja zlała się w jedno z towarzyszącymi mu diabłami, a koszt zaklęcia był niewyobrażalny. Tibalt przyjął na siebie cały ból i cierpienie, jakie zadał dotychczas innym. To przelało czarę, a jego iskra planeswalkera zapłonęła, wysyłając go w jego pierwszą podróż. W międzyczasie na Innistradzie miały miejsca wszystkie wydarzenia znane z bloku. Krucjata Avacyn przeciwko demonom, walka z Grizzlebrandem i uwięzienie go w Hellvolt. Przybycie na Innistrad Liliany pragnącej odzyskać duszę sprzedaną demonom, klątwa Garuka, atak Geralfa i Gizy na miasto, śmierć Mikaeusa, zniszczenie Hellvolt itd. Tymczasem nie mając już żadnych ograniczeń, Tibalt wędrował między planami, praktykując swoją sztukę zadawania bólu. Do czasu, kiedy odkrył, że na jego rodzimym Innistradzie dzieją się ciekawe rzeczy. A co więcej, znajduje się tam inny planeswalker, Sorin. A gdyby tak sprawdzić, jak wiele bólu może znieść planeswalker? Szkoda, że nie udało się znaleźć żadnych informacji o tym, co stało się później. Chociażby o tym, jak przebiegało samo starcie między tymi dwoma panami. Przyznam, że miałem też nadzieję, że Tibalt powróci wraz z Shadows Over Innistrad, ale tam go nie zastaliśmy. Ciekawe, dokąd w takim razie zawędrował. Diabłów za to na Innistradzie nie zabrakło, ale możliwe, że już nigdy nie dowiemy się, co się stało z Tibaltem. Dzięki za dziś i do zobaczenia za tydzień.